słowo, które dzisiaj Bóg położył mi na sercu. Zatytułuję tak dość krótko: co dla Ciebie, co dla mnie oznacza słowo wspólnota? Kto dzisiaj czytał już pierwszy list Jana, a wiem, że właśnie z tego listu już rozważaliście fragment, który przysłał nam Rysiu z Brukseli. A kto przeczytał ten pierwszy rozdział, to chyba już wie, o czym dziś chciałbym wam powiedzieć. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, od pierwszego wersetu. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce. A co odnosi się do słowa życia? Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Wspólnota. To jest słowo przeróżnie używane i może się nam przeróżnie kojarzyć. Kiedyś się tam dość nagminnie różne spółdzielnie nazywano. Nazywa się wspólnota, spółdzielnia inwalidów głuchoniemych chyba w Krakowie była wspólnota. Dziś tworzy się wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnotami nazywa się również jakieś zgromadzenia ludzi mających podobne zainteresowania, podobne poglądy. Coś ich łączy, gdzieś coś sprawia, że chcą być razem i dzielić się między sobą tym, co ich wszystkich interesuje. Niemniej jednak apostoł Jan używa słowa wspólnota, pisze bardzo wyraźnie, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę, a ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Ktoś może powiedzieć, przecież my jesteśmy tą wspólnotą. I to w szerokim tego słowa znaczeniu. W szerszym niż niejedna inna tak zwana wspólnota. Bo mieszkamy tu razem pod jednym dachem. Bo wspólnie znosimy wygody i niewygody. Cieszymy się z zaopatrzenia i troszczymy się o braki. W momencie, kiedy są rzeczy do zrobienia, to zawsze ktoś pomoże, ktoś drugi zachęci, ktoś coś przyniesie, żeby to można było zrobić. Gdzieś łączy nas wiele, wiele takich codziennych spraw. Ale przecież zdajecie sobie sprawę i zauważacie to, że nie wszyscy są częścią tej wspólnoty. Mimo, iż na pozór wszystko nas tutaj łączy. Mimo, że przecież angażują się w codzienne prace, w codzienne zadania. Mimo, że pomagają innym. Mimo, że zawsze są ochotni do zrobienia czegoś, co trzeba akurat zrobić. Nie trzeba im dwa czy trzy razy powtarzać, zachęcać, namawiać. A jednak widać taki dystans. Coś, co sprawia, że tak jakby nie do końca do nas pasowali. My nie zamykamy tych drzwi przed nikim. Niech nas Bóg uchowa przed taką postawą. Nie stawiamy tutaj jakichś
religijnych warunków, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Nie zmuszamy, musisz być, prawda, chrześcijaninem, bo inaczej nie ma tu dla ciebie miejsca. Jeżeli ktoś przyjdzie i jeszcze nie określił się, czy jest chrześcijaninem, czy nie, jeszcze nawet nie zastanawiał się nad tym, to przecież tu właśnie ma możliwość podjęcia decyzji, dokonania wyboru. To tu i to najczęściej gdzieś tam w głębi serca decyduje, czy naprawdę chce być chrześcijaninem, czy przyjmie tylko taką religijną postawę. Ha, nawet da się ochrzcić, prawda, żeby tu ktoś mi nie wypominał, że jest nieochrzczony, czy że jest inny niż pozostali. Ale w sercu nadal pozostaje jakby poza naszą wspólnotą. Mieszka tu, może od wielu lat. Zjadł z nami niejedną beczkę soli i przechodził przez trudy i zmagania. Dzielił z nami wiele radości. A jednak widać, że nie jednemu muszę powiedzieć z przykrością, ty nie jesteś częścią tej wspólnoty. Ty nie jesteś jednym spośród nas. A czepiasz się, a to, a tamto. I to nie jest kwestia tej pracy fizycznej, tego fizycznego zaangażowania, tego czasu poświęconego dla tego domu. To jest kwestia tego, gdzie tak naprawdę jest twoje serce. Bo Bóg patrzy na serce. A Jan pisze wyraźnie, a wspólnota oznacza więź z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Można przykleić się do danej społeczności, do danej wspólnoty. Można przy niej się ogrzać, można przy niej korzystać z wielu dóbr, cieszyć się, że tak dużo mają i korzystać z tego. Nikt nikomu nie zamyka dostępu do tych dóbr, z którymi tutaj dysponujemy. A jednak, mimo tego wszystkiego, można pozostawać jakby poza wspólnotą. Czuć się tu trochę tak jakby nieswojo. Robić dobrą minę do złej gry, ale przecież w sercu wiesz, jak naprawdę wygląda twoje chrześcijaństwo, jak naprawdę wygląda twoja relacja z Bogiem Ojcem, jak naprawdę wygląda twoja relacja z Jezusem Chrystusem. Czasami myślicie, że się kogoś czepia. A, bo przecież on tu taki zaangażowany i to, i tamto, i nawet jak pracuje, to jest w stanie się finansowo dołożyć tutaj do naszej wspólnoty. Ale przecież widzimy, czujemy, że ten ktoś tak naprawdę to jest tylko tutaj jakby czasowo, jakby na przeczekanie, jakby tylko się rozglądał. Kiedy będzie można się stąd wyrwać i mieć wreszcie święty spokój. Ile tu deklaracji padało od tych, którzy, jak to fachowo się nazywa, się usamodzielniali. Będę tu przychodził, ale gdzież ja bym bez nabożeństwa nie wytrzymał, ale będę, jak tylko będę po południu do pracy, to ja rano będę na modlitwach. Jak rano będę w pracy, to wieczorem będę, ale bo i tak sobie ułożę, żeby zawsze być na grupkach i tak dalej. Po tych deklaracjach, na tych deklaracjach się skończyło. Już więcej go nie zobaczyliśmy tutaj. A przecież szedł, póki to było jak burza. Przecież wydawało się, że to idealny materiał na nawet dwa przyszłego, może nawet lidera. A tymczasem, kiedy zadajemy sobie to pytanie, kim jest dla ciebie Bóg, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, to nie jest to religijne czepianie się. To nie jest odwracanie wzroku od tych spraw tutaj ważnych, doczesnych, istotnych, od twoich zmartwień takich jak zajmowanie się rzeczami, które są oderwane od rzeczywistości. Podstawą naszej rzeczywistości, naszej codzienności tutaj jest moja, twoja
relacja z Bogiem Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wspomniałem wam już dzisiaj na początku nabożeństwa to, co tak często mówimy, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Wtedy możemy być spokojni o wspólnotę, możemy być spokojni o nasze wspólne przedsięwzięcia, plany, oczekiwania, marzenia, potrzeby. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to mamy gwarancję, że wszystko będzie na swoim miejscu. Często wam też powtarzam, że jeżeli my się zajmujemy Bożymi sprawami, do tego też często nawołujemy, bo wy już znacie to, o czym też Jan tutaj pisze. Poznaliście tego, który jest życiem. Więc jak nie opowiedzieć o nim? Jak nie zanieść go do tych, którzy giną, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, którzy szukają nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie, podczas gdy dla nas ta tajemnica już nie jest tajemnicą. To, co było dziś w sferze naszych domysłów, co by tu zrobić, jak by tu żyć, żeby wreszcie odnaleźć szczęście, żeby odnaleźć, odnieść sukces. 46 lat główkowałem, co by tu zrobić i jak by tu żyć. Aż wreszcie na mojej drodze stanął Chrystus. Stanął i to nie w jakimś objawieniu, ale stanął pod postacią byłych alkoholików, byłych bezdomnych, byłych narkomanów, byłych ludzi pogubionych dokładnie tak jak ja, którzy odnaleźli Jezusa, których Jezus odnalazł. I opowiadali o tym i dzielili się. Jakże bardzo zapragnąłem poznać tego, którego oni już poznali. Jakże bardzo zapragnąłem mieć taką więź z Bogiem, jaką oni mieli. Nawet nie marzyłem wcześniej, że coś takiego jest możliwe. Wychowany tak, jak byłem w katolicyzmie, zawsze Boga traktowałem jako gdzieś bardzo odległego, bardzo groźnego i jakby kompletnie mną nie zainteresowanego. Gdzieś w jakichś dramatycznych, arcydramatycznych chwilach życia mogłem do Niego wołać, ale czy On akurat chce wysłuchać? Czymże ja sobie zasłużyłem na to, żeby On akurat mnie zechciał wysłuchać? A tu spotkałem ludzi, którzy mieli tak bliską relację z Bogiem. Już nie mówię o tych przegięciach. W takich czasach były, 20 lat temu to bardzo modne były takie, że Jezus jest moim kumplem, to jest mój, śpiewaliśmy, Jezus jest moim przyjacielem, ale to nie było coś więcej, to było traktowane jako taki kumpel na co dzień, tu, tam, to taki fajny, równy gość, taki równiacha po prostu. To nie o to chodzi, że ja im zazdrościłem takiej relacji, zazdrościłem mi to, że oni są tak pewni modlitw zanoszonych, skoro mówię, skoro proszę Boga, to Bóg wysłuchał i Bóg mi to z pewnością da. Zazdrościłem im tego, co dzisiaj wiem, że jest po prostu wiarą. Ja to wszystko chciałem przepuszczać przez rozum. Mogłem się chlubić, że ten i ten mi to obiecał, tamten i to, ten ma takie możliwości, więc skoro obiecał, to mi to prawdopodobnie da. Ale oni właśnie w ten sposób mówili o Bogu. A poza tym dla nich to, co mnie zdumiewało najbardziej, było, Bóg był żywym Bogiem. Obecnym na co dzień w ich życiu. Zapragnąłem być częścią takiej właśnie wspólnoty, mającej takie bliskie relacje z Bogiem Ojcem, Jego Synem Jezusem Chrystusem, jeszcze chodzących w Duchu Świętym. Wow. Ludzie, których poznałem wówczas 20, już parę lat temu, choć czasami nie widziałem ich długo, długo, ciągle pozostają dla nas bliscy. Gdzieś na tych naszych chrześcijańskich drogach, na tych różnych
konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, gdzieśmy byli, spotykaliśmy niektóre osoby i wydawałoby się, no, widywaliśmy się dawno temu i jakoś to ostygło. Nie ostygło. Do dzisiaj, kiedy gdzieś przyjdzie się nam spotkać, gdzieś jakaś relacja, jakiś kontakt, ja w sercu czuję, że to ciągle jest ktoś bliski. Ktoś, kto naprawdę jest, no, to o czym mówię, częścią wspólnoty, do której ja teraz należę. Chrześcijanie rozpoznają się bezbłędnie, prawdziwi chrześcijanie, rozpoznają się bezbłędnie w każdym miejscu, w każdej sytuacji. To może to tajemnica się wydaje, może to coś ponadnaturalnego. Jest tym Boża tajemnica, Boży ponadnaturalny plan, ale wszystko zaczyna się w Twoim, moim sercu, kiedy pragniemy poznać Boga, kiedy pragniemy budować szczerze moją, Twoją relację z Nim. I to sprawia, że budujemy również relacje między sobą. Nieraz patrzymy na to od drugiej strony. Jeżeli ktoś nie kocha bliźniego, tak mówi słowo, nie może powiedzieć, że kocha Boga. Jeżeli ktoś ma w pogardzie bliźniego, nie może powiedzieć, że Boga kocha, że Boga szanuje, że bojaźń Boża jest w jego sercu. Te relacje nasze wzajemne tak naprawdę pokazują, jaka jest rzeczywista nasza relacja z Bogiem. Jeżeli ktoś mi tu przychodzi skarżyć się na drugiego, bo ten mu to powiedział, a tamten na niego przyszło, to popatrzył, a to, a tamto, a siamto. Nieraz mówię, nie chcę tego nawet słuchać. Nie, żebym jakoś uciekał od rozwiązywania problemów. Tylko ja po prostu wiem, że ten ktoś jeszcze nie zaczął budować swojej relacji z Bogiem, a już zaczyna tutaj uzurpować sobie prawo do bycia częścią wspólnoty i czegoś mu brakuje. I czegoś kompletnie. Ale to kompletnie nie jest w stanie zrozumieć. Nie jest w stanie zrozumieć. Nasze napomnienia w tym względzie nie są, tak jak mówiłem, religijnymi napomnieniami. I nie są też jakimś takim lekceważeniem Twoich odczuć, czy Twoich potrzeb, czy Twoich Twojego sposobu patrzenia na relacje. Nie, my tego nie lekceważymy. Ale to bardzo wyraziście pokazuje, jak wygląda Twoja relacja z Bogiem. Jeżeli nie potrafisz przebaczyć bratu, przecież wiesz, co słowa mówi na temat przebaczenia. Jeżeli jesteś wyniosły, obojętny na czyjeś potrzeby, jeżeli zamiast uprzejmości ciągle tylko słyszysz, cię warczenie i burczenie i obrażanie się, to wiecie, najprościej by było wziąć i wrócić. No, zakała w tej społeczności. No. Przeszkadza nam tutaj. Tak się nam fajnie żyje, a ten jeden taki siaki. Ale on tu jest po to, by zbudować swoją relację z Bogiem Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. A my od tego, by mu w tym pomagać. Dlatego śpiewaliśmy przed chwilą tą naszą ulubioną piosenkę Jałowiec. Żeby był przy tobie ktoś, kto, kogo nie przerazi droga. Tak. To tu właśnie nie jeden ma możliwość przeżycia takiej pierwszej nocy, jak kiedyś taką noc miałem na odwykówce. Pierwszej nocy, kiedy moje myśli wszystkie pobiegły do Boga. Kiedy przestałem wreszcie bić się z myślami, w sensie tak rozwiązać problem, czy tak rozwiązać, tu szukać szczęścia, czy tam pomocy, czy tu ratunku, czy
czy ten, to wszystko przyniosłem do Boga. I Bóg sprawił, że pojawili się na mojej drodze ludzie, którzy już kawałek tą drogą przeszli, którzy podzielili się ze mną swoim świadectwem, byli dla mnie zachętą, a ja zapragnąłem tak budować relacje jak z Bogiem, jak to oni budowali. Jan, ten pierwszy rozdział jest w ogóle tutaj zatytułowany, ta pierwsza część, zaproszenie do wspólnoty. Jan należał do tych szczęśliwców, którzy szukając Boga, pytając o Boga, mając ciągle nadzieję, że Bóg, skoro obiecał ratunek dla Izraela, to ten ratunek przyśle. Należał do tych szczęśliwców, którzy rozpoznali Mesjasza, którzy mieli możliwość przebywania z Nim, w których sercach powstała, zrodziła się ta już niezłomna wiara. To jest On. To jest Ten, na którego czekali prorocy, którego zapowiadali, które zapowiadało Boże Słowo, którego Bóg obiecał jeszcze w raju. I oto przyszedł. I to On, i właśnie On jest tym ratunkiem. On jest życiem obiecanym przez Boga. Pisze w tym liście bardzo wyraźnie. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu przyglądaliśmy się i czego dotknęły nasze ręce. A co odnosi się do słowa życia? Życie bowiem zostało objawione. I tutaj mówi o tym, że jest naocznym świadkiem tego objawienia. Że to nie jest kwestia dociekań teoretyczno-filozoficznych, w wyniku których doszli do takiego czy innego przekonania. To zostało im objawione jako naoczni świadkowie życia objawionego w Jezusie Chrystusie, zbawienia objawionego w Jezusie Chrystusie. Tym się chcą dzielić, tym się Jan chce dzielić. I zapraszając do wspólnoty, mówi, chodźcie, będzie fajnie. Nie mówi, chodźcie, będzie fajnie, będziemy mieli co jeść, będziemy mieli co pić, będziemy się mieli gdzie schronić. Mówi, wspólnie będziemy budować naszą relację z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wtedy ta nasza wspólnota będzie miała sens. Wtedy ta wspólnota będzie tym, czym powinna być w oczach Boga. Kościół jest taką właśnie wspólnotą. Kościół, mimo że rozproszony po całym świecie, ciągle w Jezusie Chrystusie, w tych relacjach z Jezusem Chrystusem, pozostaje jedno. Możemy się nazywać przeróżnie, ale od tego, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, jak wygląda Twoja relacja z Bogiem Ojcem, jak wygląda Twoja relacja z Jezusem Chrystusem, od tego zależy, czy jesteś częścią tego Kościoła, czy nie. Czy ta wspólnota, w której jest Kościół, jest naprawdę twoją wspólnotą. Są mniejsze wspólnoty, są większe. Są ogromne kościoły i są maleńkie. Niektóre nazywają się kościołami. Inne boją się używać tej nazwy, bo to się kojarzy zupełnie inaczej, więc uciekają od tego typu nazewnictwa. Ale liczy się naprawdę twoja relacja z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem. Relacja, którą widać w naszych wzajemnych relacjach. Tego się nie da oszukać. Tego się nie da udawać. Tego się nie da podrobić. Bo to nie zależy od tego, jak dobrym aktorem jesteś. Jak piękne
pięknie się potrafisz wysławiać, śpiewać czy grać. To zależy od tego, jakie są twoje relacje z innymi. A to wychodzi, jak to mówią popularnie, wychodzi szydło z worka. Mówimy o domu Łazarza, że jest takim błogosławionym miejscem, między innymi dlatego, że macie tutaj dość ciasno i dość niewygodnie. Że nie ma tutaj luksusów zgodnie z normami, ile to metr kwadratowy na jednego, prawda, może być i tak dalej, że depczecie sobie nawzajem po odciskach. Że każdego dnia masz powody, by się gniewać. Każdego dnia masz powody, by przebaczać. Tak. I to jest najlepsze, co mogło ciebie, mnie spotkać. Żyjąc w oddaleniu od innych, żyjąc, trzymając innych na dystans od siebie, nigdy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak naprawdę wygląda moja, twoja relacja z Bogiem Ojcem Jezusem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Może się nam wydawać, że wszystko jest w porządku, podczas gdy ta próba może okazać się tragiczna. Jezus mówi ze smutkiem o tych, którzy będą mówili: Panie, Panie, a on mi powie: nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Jak to? Jezusa nazywają Panem, a on mówi, że ich nigdy nie poznał? Każdego dnia masz okazję, by komuś przebaczyć. Każdego dnia masz okazję, by być wiernym Bożemu Słowu, między innymi temu, które mówi, by słońce nie zachodziło nad gniewem waszym. Nie przenoś na drugi dzień przebaczenia. Nie przeciągaj gniewania się na kogoś, choćby nie wiem, co było przyczyną, poza zachód słońca. Bo na drugi dzień będzie ci trudniej przebaczyć, bo na drugi dzień wasze wzajemne relacje będą jeszcze chłodniejsze. Z czasem może pozapominacie, co było przyczyną tego, że się na siebie gniewacie, ale gniew sam nie minie. Gniew nie przejdzie jak katar. Będzie gdzieś tam drażnik, będzie się przypominał, będzie sprawiał, że wasze wzajemne relacje będą coraz trudniejsze do odbudowania. Bóg wie, co mówi. To nie są kwestie psychologii czy socjologii. To jest też kwestia, o czym chyba czytaliście dzisiaj rano, na porannym nabożeństwie, chodzenia w świetle, kwestia wypełniania jego przykazań. W drugim rozdziale tegoż pierwszego listu apostoła Jana czytamy od trzeciego wersetu. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Bardzo surowe, wysokie kryteria chrześcijaństwa. Bardzo surowe, wymagające kryteria mówiące o naszych relacjach z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Postępować tak jak On. W innym miejscu
kilkakrotnie czytamy o Bożym oczekiwaniu w stosunku do Jego dzieci. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Uświęcenie nie spadnie na ciebie z nieba w oddaleniu od wspólnoty, w oddaleniu od tych, którzy tak jak ty pragną zbudować właściwą, dobrą, trwałą relację z Bogiem Ojcem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Najbardziej właśnie do tego. Najbardziej do tego. Jeżeli wzgardzisz poznaniem Boga, jeżeli zaangażujesz się we wszystkie inne działania, jakie tylko są możliwe w wspólnocie, a poznanie Boga zostawisz na kiedyś, na dalej, na potem, jeżeli zlekceważysz tą jakże istotną potrzebę, jednocześnie warunek, jak tu czytaliśmy, by być częścią wspólnoty, to nic z tego nie będzie. To ciągle twoje serce będzie gdzieś daleko stąd. Mimo, że ciało już się przyzwyczaiło, mimo, że ciało już tutaj, prawda, zamieszkało. Ze smutkiem stwierdzamy, że byli tutaj tacy, o których myśleliśmy, że oni już na zawsze będą z nami. No bo przecież tyle wspólnie przeżyliśmy, tyle lat. Gdzieś wyciągnięci z samego niemalże dna, nędzy, nałogów, bezdomności, tu odzyskali swoją godność, odzyskali też wolność i w ogóle wszystko się tak zmieniło. A potem poszli w świat, jak gdyby nigdy nic. Ciągle gdzieś tam czasami jeszcze w SMS-ach czytam, ciągle chodzę z Bogiem. Gdzie on z tym Bogiem chodzi? Wszystko jest w porządku, ciągle chodzę z Bogiem. Ale we wspólnocie go nie widać. Do wspólnoty go nie ciągnie. Kiedy dziękowałem wam za tą możliwość urlopu, którą mieliśmy w tym tygodniu i za to, że wzięliście na siebie tyle też naszych obowiązków, to mówiłem o tym, że nasze serca, mimo że ciała tam wypoczywały, mimo że tam jest naprawdę cudownie, to ciągle nasze serca były tutaj, z wami. To były najważniejsze telefony od was, wieści od was. Jeżeli coś w jakiś sposób jeszcze mogłem w czymś pomóc, coś jeszcze ten, to naprawdę czułem, że ciągle jestem tu, gdzie być powinienem, mimo że ciało było 100 kilometrów dalej. Kiedy wspólnie szukamy Boga, kiedy wspólnie poznajemy Jezusa Chrystusa, to powstają więzi, których ten świat w żaden sposób nie jest w stanie podrobić. Nie jest w stanie ich niczym zastąpić. Żadne legitymacje członkowskie, żadne jakieś zapisywanie się, składki członkowskie czy inne przywileje dla członków wspólnoty niczego nie zmienią, jeżeli podstawą wspólnoty nie będzie budowanie relacji z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Do tego chcę was zachęcać i chcę, żeby ci, którzy myślą, że to tylko takie religijne, przepraszam, dyrdymały, że to tylko taka, wiesz, no, wisienka na torcie, no dobra, no się nazywamy tu chrześcijanami, no to dobra, niech będzie, no to tamto. Ci, którzy myślą, że można to ominąć, że można to w jakiś sposób odłożyć na potem, na zaś, żeby się nie czuli potem zawiedzeni, żeby się nie czuli potem, że nie doceniliśmy ich trudu, ich wysiłku. Słyszałem takie wypowiedzi.
To on tu tak ciężko pracował, to on tu się tak zaangażował, to bez niego tutaj, prawda, to wszystko by się na pewno zawaliło, bo te inne to są nieroby, lenie i śmierdzące i tak dalej, i tak dalej. Słyszałem takie wypowiedzi. A on taki niedoceniany, taki skrzywdzony. Potem wypisuje na Facebooku jakieś bzdury. Grają tą rolę tego odrzuconego, niechcianego, a przecież tak zasłużonego na naszej wspólnoty. My naprawdę nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy potraktować niesprawiedliwie. Ale chcę, byście mieli świadomość i też to urzędnikom staram się zawsze uświadomić, co jest podstawą tej wspólnoty. Kiedy proponowali, że na Koprową dadzą nam jakichś pracowników z zewnątrz. I powiedziałem, że to kompletnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że tu przychodzili ludzie, którzy będą mieli pensję i od 7 do 15, dziękuję, do widzenia, reszta mnie już nie interesuje. Jeżeli nie będą częścią wspólnoty, to nic, na nic ich praca, na nic ich wysiłek, na nic te pensje i stanowiska. To niczego nie zmieni. To niczego nie zmieni. To, że Koprowa przetrwała taki trudny okres, to naprawdę trudny okres, tym bardziej, że same założenia, że tam będą trafiali ludzie czekający na miejsca w DPS-ach, już były bardzo ekstremalnymi. Dlatego, że to najczęściej są ludzie kompletnie niezdolni do samoobsługi, podczas gdy założenia dla tego typu ośrodków są bardzo wyraźne, że ci ludzie muszą mieć zdolność do samoobsługi, że to, skoro czekają na miejsce w DPS-ach, to znaczy, że w życiu sobie kompletnie już, kompletnie nie są w stanie poradzić. I to, że Koprowa przetrwała ten trudny okres, zawdzięczamy tylko i wyłącznie temu, że wszystkie osoby zaangażowane w pracę, w pomaganie, tam to chrześcijanie. Nie spocząłem, póki nie dopilnowałem tego, żeby każdy, z kim mogłem podpisać umowę, kogo tam mogłem zatrudnić, czy na umowę zlecenie, czy na jakąś tam na ręką część etatu, bo to był chrześcijanin, który buduje codziennie swoją relację z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. I to też powiedziałem urzędnikom, że tylko to jest dla mnie gwarancją i tylko dzięki temu jeszcze trwamy. Żaden inny światowy pomysł, żadne inne światowe rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Można nawet długie lata utrzymywać jakąś placówkę na zasadzie, no przecież mają wszystko, no przecież tam wszystko w papierach gra, no przecież wszystko jest tak, jak należy. Ale kiedy patrzymy na smutne oczy tych ludzi, kiedy patrzymy na ich wzajemne relacje, jak sobą nawzajem często gardzą, jak sobą nawzajem pomiatają, jak się obmawiają, jak z pogardą opowiadają jedno na drugim, to serce się kraje. To serce się kraje. Jezus powiedział o takim podzielonym królestwie, podzielonym księstwie, które się ostać nie może. Nasza jedność to nie jedność zainteresowań, w sensie hobby, czy w sensie jakichś innych tutaj ludzkich działań. Nasza jedność to wspólne budowanie relacji z Bogiem. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu. Pamiętajcie o tym. I proszę was, byście byli dla siebie nawzajem właśnie nieustannie
zachętą w tym poznawaniu. Niektórzy obawiają się przyznać, że jest takim, na takim etapie głębszego, staranniejszego poszukiwania Boga, bo się będą ze mnie śmiali, bo będą mnie palcami pokazywali. Trudno. Mnie wielu wyśmiało, pokazywało palcami. Ale kiedy czytałem ten fragment, pierwszy fragment z listu Jana, przypomniałem sobie moje pragnienia, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, kiedy dostałem od Niego wolność od alkoholu, wolność od papierosów, kiedy zupełnie zmieniło się moje myślenie, patrzenie na innych. Przestałem gardzić kimkolwiek, przestałem kogokolwiek traktować jako gorszego ode mnie, jako takiego nienadającego się. Po prostu Bóg mi dał miłość do tych, którymi nawet kiedyś gardziłem. Przecież jako policjant miałem swoje ugruntowane poglądy, kogo szanować, jakim gardzić. Kiedy Bóg to wszystko zmienił, ja miałem taką ogromną potrzebę, by się tym dzielić, by pójść do tych, z którymi kiedyś chlałem, grzeszyłem na wszelkie możliwe sposoby i opowiedzieć im o tym, którego poznałem, który mnie uratował, który jest drogą, prawdą i życiem. Ilu mnie wyśmiało, ilu pokiwało głową, dobrze, i poszli dalej robić swoje. A ja w takiej bezradności, ja chciałem tak dobrze. Chciałem pokazać im, że jest ratunek. A oni? Jan w tym swoim pierwszym liście pisze też o tym. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś grzeszył, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Lecz nie tylko nasze, również za grzechy całego świata. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Jeżeli ktoś mówi, ale Jan pisze, że nie zgrzeszył, to z Boga czyni kłamcę. Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy potrzebujemy Bożego odpuszczenia grzechów, Bożego przebaczenia, ale wszyscy też potrzebujemy tej mocy, by już nie grzeszyć. On nas nie zostawia na zasadzie, tak jak to kiedyś wyobrażaliśmy sobie tajemnicę spowiedzi. Spowiadałem się, usłyszałem Bóg, dostałem pokutę i za miesiąc mogłem się zameldować znowu z tymi samymi grzechami. I żaden ksiądz mi nie powiedział, co ty znowu? Bóg daje nam możliwość niegrzeszenia. Kiedy czytamy, kto z Boga się narodził, nie grzeszy, wielu mówi, a to takie już przesada. Takiej możliwości nie ma, skoro wszyscy zgrzeszyli, no to tak, wszyscy zgrzeszyliśmy, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, życie święte, życie czyste. Od Niego i tylko od Niego mamy tą cudowną możliwość, by nie grzeszyć. Tą moc, by przeciwstawić się diabłu. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, podziel się z innym tą cudowną możliwością. Pochwal się, jakich wspaniałych rzeczy dokonał dla ciebie Jezus Chrystus. A wtedy zobaczysz, że budowanie wspólnoty to nie wspólne obieranie ziemniaków, czy wspólne murowanie, tynkowanie, sprzątanie, czy jeszcze inne, choćby nawet bardzo twórcze i chwalebne zajęcia. Budowanie wspólnoty to wspólne budowanie naszych relacji z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Tylko wtedy będziemy zasługiwali na miano wspólnoty w
według Bożego serca, według Bożego Słowa. Módlmy się o to każdego dnia, ale nie kończmy tylko na modlitwach, bo Bóg chce, byśmy zakasali rękawy i właśnie w ten sposób codziennie budowali naszą wspólnotę. Zgadzacie się ze mną? Nie słyszałem takiego entuzjazmu wielkiego, ale może dlatego, że no, jest wiele obaw w naszych sercach. Czy podołamy, czy to nie za trudno, czy to w ogóle możliwe. Bóg dał nam swojego ducha. Bóg dał nam swojego ducha, tą moc wysokości. Nie twoją, nie moją siłą to się stanie, ale mocą Jego ducha. On nam jest dany po to, byśmy potrafili, byśmy podołali, byśmy właśnie w ten, a nie inny sposób budowali naszą wspólnotę. Amen.